Bo tak najbardziej dopełnić to właśnie czy z mięsa, czy z ryb, ale no tak codziennie, żeby dobijać do jakiejś konkretnej ilości, to ciężko. Znaczy, czasami robię sobie dzień całkowicie bez białka, bo uważam, że nasze ciało też czasami potrzebuje odpocząć od białka, od suplementów, od ziół, od stymulantów, a nawet od roślin. Po prostu uspokoić ciało, dać mu dobrą wodę, ciepłą, ciało lubi ciepłą wodę, nie gorącą, nie zimną, nawodnić to ciało właśnie dobrej jakości, czystą wodą i tak naprawdę odpocząć w tym wszystkim, tak? I czasami też robię tak z jedzeniem, że są dni, bo nauczyłam się po prostu żyć intuicyjnie, tak jak żyją zwierzęta. Zwierzęta wiedzą, że teraz w tym momencie potrzebują zjeść gorzkie zioło, bo gdzieś tam coś nie tak było z tym pokarmem, który zjadły wcześniej, bo i tak się zdarzy, czy czasami potrzebują dzień postu i nic nie jedzą, czy potrzebują czegoś innego, więc my nie jesteśmy niczym gorsi od nich, a nawet powinniśmy posiadać jeszcze większą intuicję, boską intuicję, którą Bóg nam dał tak naprawdę, ale z niej nie korzystamy, bo jesteśmy jakby zdemonizowani tym demonem obżarstwa i też tymi informacjami ze świata. Po prostu my potrzebujemy pójść w ciszę, w medytację, w to, żeby usłyszeć ten głos twórcy, który jest intuicją w nas, bo to jest połączenie, to nie, znaczy bardzo często ludzie chcą usłyszeć Boga na zewnątrz. O, Bóg do ciebie mówi, a jak ty go słyszysz? A to tak słyszalnie? No nie, to jest cichy szept stwórcy, intuicja, którą mają zwierzęta i które nawet się nie zastanawiają, czy to powiedział Bóg, czy nie powiedział Bóg. One po prostu pełnią Jego wolę, żyjąc w połączeniu. I my to połączenie nie mamy już zerwane, bo tak naprawdę Jezus je odnowił, tak? Przez Ducha Świętego mamy połączenie ze Stwórcą całkowite. I pytanie teraz tylko, ile się jeszcze będziemy dawać oszukiwać diabłu, tak? No, wystarczy pójść w naturę, zdjąć buty, dotknąć trawnika, zacząć się uziemiać, co stymuluje naszą odporność, moduluje ją tak naprawdę i buduje. Złapać kontakt z ziemią, przeprosić Boga za to, że się Go nie słuchaliśmy, że zniknęliśmy tak naprawdę z Jego oblicza, bo On z naszego oblicza nigdy nie zniknął, bo wystarczy spojrzeć w naturę, On cały czas jest, Jego chwała się cały czas odbija, więc połączyć się na nowo z naturą i wejść w ten głęboki proces naprawy, nie? Duszy i ciała. I ja uważam, że każda choroba jest tak naprawdę wołaniem o to, żebyśmy no, pokochali siebie i pokochali Boga w nas. Bóg tak bardzo też tego pragnie, bo co z tego, że On wie, że jest boski, że jest miłością, jak On chce być uwielbiony w Tobie. I więc myślę, że też właśnie poprzez zmianę diety też możemy to zrobić, tego dokonać.